Obydwa zespoły już w swoich bramkarzach. Widzi, będziemy zaczynać to spotkanie. Główny arbiter spotkania rozpoczął Patryk Róża. On znowu wznawia akcję. Na środek do Trandina. Ma Szerbatowa. Trandin wymienia się pozycjami Szerbatowa. A ten do Przygockiego. Przygocki pierwsze uderzenie. Pognał za krążkiem Piotrowicz. Jest tam jeszcze Malicki. Oświęcimianie w ataku. Patryk Malicki wycofał. No i ładny strzał techniczny Damiana Łukasza Krzemienia. Przepraszam. Z tego co widziałem. Tak, Łukasz Krzemień zdobywcą pierwszej bramki w tym sezonie i na lodowisku w Oświęcimiu prowadzi Replas Unia Oświęcim 1. Zatrzymuje Glen tą akcję, ale udało się przedrzeć. Bardzo dobre wyrzucenie krążka przed bramkę Clarka Sandersa i zdobywa bramkę Stoczniowiec Gdańsk. Mamy remis w Oświęcimiu 1-1. To zawodnik z numerem 93 w ekipie z Gdańska. Krążek do Trandina. Trandin ma troszeczkę swobody. Glen. Szybko krążek rzucony przez Glena. Atakował z prawej strony Szerbatow, ale... Jest tam Sebastian Kowalówka. Udało mu się wyłuskać gumę. Dobre podanie do Garszyna. Garszyn szukał Piotrowicz. No i dobrze, teraz pomógł Piotrowiczowi Malicki prosto w Kielera, jeszcze dobitka, ale niecelnie to potraktowany przez Pretnara zawodnik z Gdańska, czego Święcimian z przodu, z tyłu jeszcze Kalan, teraz krążek do Kalana, Kalan, ależ krążek koło okienka. Ten okres gry Replastu. Trandin na prawo do Szerbatowa, Eli Szerbatow, Eli Szerbatow i piękna bramka, Eli Szerbatow zdobywa swojego pierwszego gola polskiej hokej lidze, pociągnął z lewej strony, poszukał tam luki gdzieś koło parkana Michała Kielera i 2-1 dla Replastu i Eli Szerbatow, ten sympatyczny Izraelczyk, zdobywa swoją pierwszą. Szyn z lewej strony, już ma Orychina za plecami, na niebieskiej na podanie czeka Bezuszka, dostał krążek, Trandis podoworyta z prawej strony, Bezuszka pociągnął krążek, no i jeżeli nikt nie dotknął tej gumy, to Bezuszka zdobywcą trzeciego gola dla Oświęcimian. No widać przewagę jakościową w grze Replastu Unii Oświęcim. Nie można odmówić. Oświęcimianie wygrywają gumę. Ładnie. Stasiewicz za bramkę. No i pierwszy groźny strzał podczas tej kary. Rzek do Mirosława Zatki. Teraz gdańszczanie. Akcja 2-1. Ale strzał nad bramką. Kalan od razu chciał oddać krążek Heleniusowi, ale przecięte to podanie. Pretnar, to jego pozycja, Klement Pretnar i gol! Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, że to pozycja Klemena Pretnara i mamy czwartą bramkę. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś dotknął krążka. Poczekamy na oficjalny werdykt sędziowski, ale wszyscy gratulują Pretnarowi. Myślę, że to kolejna bramka tego sympatycznego zawodnika w barwach Replastu i mamy Helenius. No i Pretnar, Oświęcimianie, jeszcze 5 sekund, w 5-3, dobre podanie, Helenius, krótko do Kalana, ale nie kwapi się na oddanie strzału, może teraz Szerbatow, jeszcze raz wycofuje do Glena, Glen pociągnął krążek i Szerbatow, szukał prawego okienka, ale Glen, Szerbatow i Kieler teraz parkanem zatrzymał ten atak Oświęcimian. Duża. Szerbatow, dobrze wycofał do Trandina, cóż za akcja, Szerbatow z Trandinem, coraz bardziej zgrywa się Izraelczyk z Rosjaninem i z Martinem Przygockim, no to mogło się podobać, cały czas w rozkroku, teraz na lodzie był Kieler. No Szerbatow znany jest z tych solowych popisów, ale już... Luka Kalan, wygrywają gdańszczanie. Trandin, Szerbatow. Eli Szerbatow, ale sztuczka Szerbatowa! Więc pokażę ząb w tej tercji, zobaczmy, czy uda się jeszcze poderwać zawodnik. O, teraz była szansa do Maciejewskiego, Maciejowski potrafi uderzyć z dystansu, zablokowany ten strzał. Maciejewski jeszcze raz, Sanders na krążek na piersiach. Tutaj na krążek z prawej strony Leman, ale chyba uda się Oświęcimianom przerwać tą akcję. Nie, jeszcze Gdańsk, dobre podanie, no i za długo zastanowił. Rąbkowski oddaje krążek do Stasiewicza. Stasiewicz jeszcze raz Rąbkowski uderzył mocno. Sanders nie przykrył tego krążka. A nie, no ale nie mamy, nie oglądamy na razie strzałów.
Rozkładają ten korzek. Maciejewski przymierzył, ale po lodzie pewnie Sanders. Przygocki, ale ma czystą pozycję. Martin Przygocki! Ależ bramka Martina Przygockiego! Rzucił się teraz na pleksę do fotoreporterów, tam do jednego z fotografów. Nie wiem, czy udało mu się zrobić zdjęcie. Wystraszył się klubowy fotograf tego rzucenia przez Martina Przygockiego. No, pozdrawiamy kolegę. Nie spodziewał się pewnie, teraz sprawdza na apart. Do Kowalówki, Kowalówka stracił gumę, a teraz zderzył się Garszyn z Michałem Rybakiem. Pojechał, mamy pierwszą bójkę w tym sezonie, podjechał Maciej Rybak wymierzyć sprawiedliwość Garszynowi. Leży jeden z Rybaków, a jego chyba... No Garszyn tutaj przebiera nogami, chce podnieść się Garszyn do bójki, spadł mu kask. A drugi z Rybaków chciał wymierzyć sprawiedliwość. Cały czas Garszyn jeszcze nieposkłoniony. Jaka zacięta mina Garszyna. Łota. Mocno potraktowany Helenius. Unia. Ależ kolejna petarda wykonana. Szybka akcja teraz. Trzech. Gdańszczan. Dobre wycofanie. Mocarski. Sanders. Ależ się tam zakotłowało koło Sandersa. Sędzia unosi rękę. Będą wykluczenia. Bezuszka. Jeszcze mamy dwie minuty 25 sekund. Będzie chyba bramka Szerbatow, ale obrócił się Eli Szerbatow. Jedna i koniec tego spotkania. Zawod...